Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na serwis sportowy. Kibice Lecha Poznań z utęsknieniem czekają na kolejne ruchy transferowe klubu. Małe poruszenie wywołał w sobotę Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, według którego szeregi kolejorza zasili niebawem były napastnik reprezentacji Polski Artur Sobiech. Tak się zastanawiam, czy to jest w tym momencie najpotrzebniejszy ruch Lecha Poznań. To trochę tak jakby pacjentowi z próchnicą dać nową protezę kolana. Znaczy fajnie, zawsze nowa proteza kolana jest okej, natomiast pytanie, czy to jest pierwsza potrzeba Lecha Poznań, sprowadzanie kolejnego napastnika, wiedząc, że w kadrze jest Isak, Johansson, Szymczak. Artur Sobiech w poprzednim sezonie występował w tureckim Kara Gumruk. W klubie tamtejszej Superligi zanotował 35 występów, a jego bilans to 9 bramek i 2 asysty. Jeśli doniesienia potwierdzą się, to powinien być on dla kolejorza wzmocnieniem. Czasy świetności piłkarskiej pewnie Sobiech ma już za sobą, to jest zawodnik po 30 i jakby już on już lepszy chyba już nie będzie. Natomiast też nie mam wątpliwości, że akurat w polskiej lidze jeszcze spokojnie jest w stanie kilkanaście dobrych spotkań zagrać i kilka bramek strzelić, więc jeśli chodzi o pozycję takiego solidnego zmiennika za Mikaela Isaka, to jak najbardziej tak. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że w tym momencie Lech powinien skoncentrować się na kupnie zawodników na nieco inne pozycje. Lewy obrońca, tutaj Ameryki nie ma co wymyślać, bo nie ma ani jednego w kadrze. To trzeba będzie teraz kombinować, być może Czerwińskiego na lewej stronie ustawiać, gdzie on w zasadzie nie ma wielkiego doświadczenia z grą na tej pozycji. No Lech musi sprowadzić lewego obrońcę, lewego wahadłowego, w zależności od tego, jakim systemem ma zamiar grać Maciej Skorża, no bo w tym momencie piłkarza o takiej charakterystyce nie ma. 29 czerwca Lechici wyruszą na obóz przygotowawczy do Opalenicy. Dzień później rozegrają pierwszy z 5 zaplanowanych meczów towarzyskich, a ich przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin.